Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich serdecznie na konferencji poświęconej wynikom grupy ASECO za 9 miesięcy 2023 roku. Na dzisiejszej konferencji, jak zawsze, przedstawimy pokrótce działalność naszej grupy w trzech kwartałach, a później omówimy wyniki finansowe. Działalność przedstawi wiceprezes zarządu Marek Panek, natomiast wyniki finansowe przedstawi wiceprezes Karolina Żońca-Bajorek. Mają możliwość Państwa zadawania pytań. Na samym końcu postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, także rozpoczynamy prezentację i zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Marek, przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już Artur powiedział, omawiamy dzisiaj działalność grupy ASECO za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku i gdyby chcieć je tak pokrótce scharakteryzować, to pewnie najlepszym stwierdzeniem byłoby to, co Państwo widzicie u góry ekranu, czyli stabilny rozwój biznesu i dobre wyniki finansowe, bo rzeczywiście z tego okresu, z tych pierwszych trzech kwartałów tego roku jesteśmy niezwykle zadowoleni. Tutaj widzicie Państwo na ekranie podstawowe parametry rachunku wyników. Ja może w tej chwili nie będę ich przytaczał, bo za chwilę przejdę do szczegółów, natomiast patrząc na nie, no nie ukrywamy swojego zadowolenia, zwłaszcza, że no działamy w trudnym i wymagającym otoczeniu rynkowym. Zwracamy uwagę na istotną rzecz, która będzie się w trakcie tutaj naszej prezentacji pewnie parę razy jeszcze przewijała, a mianowicie na istotny wpływ kursów walut i taki krótki komentarz od razu. Ten wpływ jest ujemny w tym roku. Pamiętacie być może Państwo, kiedy rozmawialiśmy o wynikach ubiegłego roku, to kursy walut działały dokładnie w drugą stronę i my wtedy pokazywaliśmy w złotówkach bardzo dynamiczne wzrosty. W tej chwili sytuacja jest odwrotna, kursy walut działają in minus i to powoduje, że jak Państwo za chwilę zobaczycie, te podstawowe parametry finansowe są bardzo podobne do tego, co w ubiegłym roku. Natomiast gdyby je przeliczyć po kursach stałych, to zanotowalibyśmy mniej więcej na przychodach 6-procentowy wzrost na całej grupie, który uważamy za bardzo dobry i który dużo lepiej oddaje to, co dzieje się rzeczywiście w biznesie. I te dobre wyniki finansowe to jest pochodna naszego konsekwentnego trzymania się modelu biznesowego, który wypracowaliśmy, modelu opartego na własnym oprogramowaniu, na usługach, które są związane z tym oprogramowaniem, na takim lokalnym doświadczeniu, lokalnej znajomości rynków, na których działamy i wspartym przy okazji globalną wiedzą, którą mamy dostępną w ramach całej grupy. Jesteśmy mocno zdywersyfikowani, o tym mówimy Państwu od dłuższego czasu, zarówno geograficznie, jak i sektorowo. Nie zależymy od żadnej konkretnej geografii, od żadnego konkretnego sektora, od żadnego konkretnego klienta i to nas cieszy, zwłaszcza w trudniejszych czasach to jest bardzo istotne, bo nawet jak w jakimś miejscu jest troszeczkę słabiej, to potrafimy to w innym miejscu nadrobić. Mieliśmy również w tym okresie sprawozdawczym takie nietypowe wydarzenie, czyli skup akcji własnych. Nie zagłębiam się tutaj w szczegóły, o tym opowie później Karolina. Przechodząc do konkretów, tutaj mamy liczby, które obrazują naszą działalność w pierwszych trzech kwartałach. Widzicie Państwo przychody ze sprzedaży na poziomie 12 miliardów 600 milionów złotych, bardzo porównywalne z tym, co było w zeszłym roku. Oprogramowanie i usługi własne, czyli ta nasza korowa działalność, która stanowi około 80% całych przychodów. Tutaj osiągnęliśmy blisko 10 miliardów przychodów i nieco to jest więcej niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. EBITDA no na IFRS na poziomie prawie 1,9 miliarda, EBIT no na IFRS ponad 1,450 miliardów i tu znowu bardzo porównywalne liczby jak w ubiegłym roku. I zysk netto no na IFRS 384 miliony, minus 6%, ale tutaj znowu nie ma to jakby związku z taką czystą działalnością biznesową. Mieliśmy tutaj pomiędzy EBITem a zyskiem netto kilka takich niebiznesowych wydarzeń, o których szerzej powie Karolina i wyjaśni, skąd ten spadek na zysku netto się wziął. Ja natomiast koncentruję się tradycyjnie na tym, co działo się biznesowo. Zacznę od krótkiej charakterystyki segmentów geograficznych, w których ASECO działa.
Zacznę od Polski. W Polsce, widzicie Państwo, mamy 12-procentowy wzrost sprzedaży. Tutaj oczywiście nie ma do czynienia z żadnymi różnicami kursowymi. Tu jest, tak można powiedzieć, czysty, organiczny wzrost i on wynika z bardzo dobrej działalności w sektorach finansów i bankowości, w opiece zdrowotnej, w energetyce, telekomunikacji. W tych sektorach zanotowaliśmy takie bardzo silne dwucyfrowe wzrosty. Cieszą nas dobre wyniki sprzedaży w ADS-ie i w Asseco Cloud, czyli w naszych spółkach zależnych działających w Polsce. No i sektor administracji publicznej, też bardzo, bardzo dobry rok, koncentracja na realizacji długoterminowych umów, które były zawarte w poprzednich okresach. Formula Systems, tutaj widzicie Państwo minus 2% na sprzedaży, natomiast tutaj najsilniejszy jest ten efekt różnic kursowych. Gdyby nie to, w kursach stałych pokazalibyśmy wzrost o 7%, co oznacza w miarę taki przyzwoity wzrost, biorąc pod uwagę w ogóle skalę działalności całej formuli. Tutaj no, praktycznie wszystkie spółki z tej grupy radziły sobie bardzo dobrze. Ta działalność jest również zdywersyfikowana. Tutaj od razu zasygnalizuję, że również geograficznie, przecież jak popatrzymy na formulę, bardzo duży udział przychodów formuli pochodzi z rynku amerykańskiego, co zwłaszcza dzisiaj w kontekście tego, co już w czwartym kwartale zadziało się w Izraelu, mam tutaj na myśli wojnę, no to będzie miało znaczenie i w jakiś sposób pozwoli zdywersyfikować ten biznes. W Asseco International mamy 3% spadek przychodów. Tutaj podkreślamy bardzo dobry i dynamiczny wzrost biznesów ERP-owych, czyli tych, które podlegają pod Asseco International, a które są również w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, jak również bardzo dobre wzrosty przychodów w ASE, czyli w tej naszej spółce, naszym holdingu działającym na Bałkanach. Natomiast to, co też warto tutaj zaznaczyć, to dwie takie, można powiedzieć, rzeczy, które in minus zadziałały, czyli fakt, że w grudniu ubiegłego roku sprzedaliśmy spółki duńskie i tych przychodów już w tym roku nie mamy, a to też jest niebagatelna kwota, bo tam mniej więcej 130 milionów złotych za te trzy kwartały. I taki znaczący spadek sprzedaży infrastruktury sprzętowej, hardware'owej w Hiszpanii, tej takiej związanej z dystrybucją, bo przypominam, mamy taką spółkę dystrybucyjną i ona no, po pandemii, kiedy był taki pewien boom, teraz widać zatrzymanie, a nawet spadek sprzedaży. I to wszystko sprawia, że w Asseco International ta sprzedaż jest troszeczkę niższa niż w ubiegłym roku. Wspomniana już dywersyfikacja, tutaj macie Państwo podział sprzedaży grupy Asseco na sektory, w których działamy. Pewnie te udziały się niewiele zmieniają z kwartału na kwartał. Dla przypomnienia, przedsiębiorstwa to jest mniej więcej 42%, finanse i bankowość 34% i pozostałe 24% sprzedaży pochodzą z instytucji publicznych. Tutaj u dołu widzicie Państwo jeszcze jakby podkreślenie faktu, że nie zależymy dzisiaj od żadnych pojedynczych klientów. Największy klient grupy Asseco ma 2% w przychodach całej grupy, natomiast 10 największych klientów stanowi 10% przychodów. To jest dowód na również taką dywersyfikację, jeśli chodzi o zależność, czy właściwie niezależność od klientów. Sektor finansów i bankowości, bo teraz przejdę i krótką charakterystykę przedstawię Państwu sektorów, w których działamy. Zacznę od bankowości i finansów. Tutaj na całej grupie osiągnęliśmy sprzedaż 4 miliardy 260 milionów. To było troszeczkę mniej niż w ubiegłym roku, o 3% mniej. Natomiast tutaj no, wrócę do tych różnic kursowych, ponieważ największym kontrybutorem w sprzedaży dla tego sektora i dla pozostałych sektorów również jest segment Formula Systems i tutaj ten efekt różnic kursowych jest bardzo widoczny, bo tu widzicie Państwo minus 7%, natomiast w kursach stałych byłoby to pewnie bardzo porównywalne z tym, co mamy w ubiegłym roku. Tutaj podkreślę to, co robi Sapiens, bo Sapiens naprawdę radzi sobie bardzo dobrze, ma 66% udział przychodów z oprogramowania i powtarzalnych usług powdrożeniowych, co jest bardzo takim silnym wskaźnikiem. Sapiens, dla przypomnienia, ma 90% przychodów
spoza Izraela, to jest 40% to są Stany Zjednoczone, 50% to jest Europa. I to też myślę jest ważna informacja w kontekście czwartego kwartału i spojrzenia na cały rok, bo ten wpływ wojny akurat w Sapiensie będzie najmniejszy. Wasecco International, mamy sprzedaż bardzo podobną do tego, co było w ubiegłym roku. Tutaj głównym motorem było ASE, gdzie były silne wzrosty w naszych rozwiązaniach dla bankowości i w tym segmencie paymentowym. Asseco Poland w ogóle ma bardzo dobry rok, jeśli chodzi o bankowość i finanse. Tutaj mamy 22% wzrost sprzedaży. To jest oczywiście związane z naszą silną pozycją w sektorze bankowym w Polsce. Przypominam, mamy bardzo dużą grupę klientów, z których mamy stabilne takie przychody powtarzalne, związane z maintenance'em, związane z ciągłym rozwojem naszych rozwiązań, no ale też prowadzimy nowe projekty, trzy duże projekty wdrażania systemu core'owego plus kilka projektów związanych z rynkiem kapitałowym, czyli z biurami maklerskimi, również projekty związane z sektorem czy bardziej obszarem business intelligence. Sektor przedsiębiorstw, tutaj mamy 5 miliardów 300 milionów sprzedaży w tych pierwszych trzech kwartałach tego roku w całej grupie. To jest znowu bardzo porównywalne z tym, co było w ubiegłym roku. Lekki wzrost tutaj zanotowaliśmy. Segment Formula Systems, największy kontrybutor, jest płaski, ale gdyby wziąć pod uwagę, że znowu mamy te różnice kursowe, to te wzrosty byłyby tutaj pewnie 5-6 co najmniej procentowe i to zawdzięczamy głównie Matrixowi i takiej dużej spółce body leasingowej InSync. Bo to są główni gracze w sektorze przedsiębiorstw, jeśli chodzi o formułę. Wasecco International, mamy lekki spadek, 5% spadek przychodów przy sprzedaży 1 370 milionów. Tutaj mamy kilka efektów, o których już wspominałem, czyli po pierwsze dwucyfrowe wzrosty sprzedaży naszych rozwiązań ERP-owych w grupie Wasecco Enterprise Solutions, ale z kolei w drugą stronę brak przychodów z duńskich spółek, które były sprzedane w zeszłym roku, to jest mniej więcej 37 milionów, których nam tutaj z tego powodu brakuje. No i ten znaczący spadek sprzedaży infrastruktury w tej naszej spółce dystrybucyjnej w Hiszpanii, to jest mniej więcej spadek o 100 milionów, czyli całkiem spory. Natomiast to nie ma akurat wpływu wielkiego na marżę, którą w Hiszpanii generujemy. Jeśli chodzi o Polskę, tutaj mamy bardzo dynamiczny wzrost. Widzicie Państwo, blisko 30% wzrostu sprzedaży przy przekroczonych 340 milionach złotych i największy wpływ na to ma bardzo dynamiczny wzrost przychodów z sektora energetyki i telekomunikacji. O tym zresztą już mówiliśmy w poprzednich kwartałach, bo ten trend obserwujemy od początku tego roku. No i cieszy nas też dynamiczny wzrost sprzedaży w ADS-ie i czy Wasecco Data Systems i Wasecco Cloud. Jeśli chodzi o instytucje publiczne, tutaj mamy, można powiedzieć, płasko przekroczone 3 miliardy sprzedaży, bardzo podobnie jak w ubiegłym roku. Formula Systems tutaj zachowywała się, można powiedzieć, bardzo dobrze, no bo mamy plus 1%, ale gdyby znowu zniwelować te różnice kursowe, to pewnie byłoby plus 6, plus 7%. I tutaj głównym graczem w tym segmencie jest Matrix plus mniejsze spółki, takie jak Michpal czy Szamrat. Wasecco International, tutaj na chwilę się pewnie warto zatrzymać, bo widzicie Państwo 9% spadek sprzedaży. Natomiast pamiętajmy tutaj o tych duńskich spółkach, bo efekt braku tych duńskich spółek jest najbardziej widoczny właśnie w sektorze publicznym, bo te spółki stamtąd miały gro przychodów i tutaj widzicie Państwo w nawiasie 79 milionów, to jest kwota, którą te spółki osiągały w pierwszych trzech kwartałach tamtego roku, a których po prostu nie mamy w tym roku. Gdyby je doliczyć, no to mielibyśmy tutaj, bylibyśmy tutaj na takim lekkim, czy nawet 5-6% plusie. I Wasecco Poland, tutaj jesteśmy, można powiedzieć, płasko. Natomiast tutaj znowu wymaga to komentarza, ponieważ sektor opieki zdrowotnej ma bardzo dobry rok i tutaj są takie dwucyfrowe wzrosty. Natomiast też pamiętacie Państwo, że dla nas
ten sektor publiczny w ubiegłym roku był bardzo dynamiczny z uwagi na to, że chociażby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych realizowaliśmy dużo takich nietypowych, dodatkowych zleceń związanych z różnego rodzaju czy programami socjalnymi, czy pomocy dla Ukraińców, czy jeszcze innych tematów. I to były naprawdę takie ponadnormatywne rzeczy, które można powiedzieć się pomału pokończyły i wracamy jakby do takiego standardowej realizacji rozwoju systemu w tym właśnie miejscu. Jeśli chodzi o akwizycję, no kontynuujemy tą politykę akwizycyjną, może troszeczkę mniej spektakularnie w tym roku, bo w ubiegłym roku mieliśmy kilkanaście przejęć, w tym roku do tej pory zrealizowaliśmy po trzech kwartałach mieliśmy trzy akwizycje, wszystkie trzy w grupie Formioli. Tutaj macie Państwo szczegóły. Pokazujemy również czwartą akwizycję, która miała już miejsce w czwartym kwartale. To jest spółka portugalska, ale działająca w obszarze paymentu i tak naprawdę ta spółka została zakupiona przez nasz holding Asseco Enterprise Solutions, który właśnie w tym obszarze się wyspecjalizował i tam jakby budujemy swoją pozycję rynkową, która zresztą już dzisiaj jest bardzo znacząca. Jeśli chodzi o portfel zamówień całej grupy, proponuję skupić się na tej lewej części, czyli pokazaniu backlogu przy kursach stałych. On jest w tej chwili o 5% lepszy niż backlog, który pokazywaliśmy w ubiegłym roku i myślę, że to jest dobra wiadomość. W Polsce to jest 11%, w Formuli to jest 4%, w Asseco International 7%. Tutaj lekki jeszcze komentarz. No, wiecie Państwo, co się dzieje w Izraelu. Tam jest w tej chwili stan wojny. Tam mniej więcej 1000 osób z Formuli zostało wciągniętych do armii, zostało powołanych. W związku z tym to byli w większości ludzie, których czas był sprzedawany. Tych przychodów nie będzie. W związku z tym to wszystko już zostało wzięte pod uwagę. Magic, jak Państwo też może czytaliście, zweryfikował już oficjalnie swoje prognozy sprzedaży, to już też jest widoczne. No i jeszcze jest jeden efekt, o którym też już kiedyś mówiliśmy, ja go przypomnę, w Matrixie, czyli największej spółce Formuli, mieliśmy zmianę CFO i ta nowa osoba odpowiedzialna za finanse ma dużo bardziej konserwatywne podejście do backlogu, po prostu w inny sposób na niego patrzy i te wszystkie kontrakty, takie time and materials, których jest bardzo dużo w Matrixie, nie traktowane są jako backlog, chociaż historycznie one się zawsze wydarzały i pewnie również w tym roku się wydarzą, natomiast no, oficjalnie jako backlog nie są traktowane. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, no, jesteśmy z tego backlogu zadowoleni, zwłaszcza tutaj w segmencie Asseco Poland. I to wszystko z mojej strony. Oddaję głos Karolinie. Dzięki. To ja jak zwykle szybki rzut oka na rachunek wyników. To, co Państwo widzą po trzech kwartałach, no to delikatne spadki na właściwie każdym poziomie wyniku, które, jak już Marek słusznie skomentował, w znaczącej mierze są efektem negatywnego wpływu kursów walut, czyli to, co przeliczamy, a kontrybuowane jest głównie w dolarze czy w euro do naszej grupy, po prostu dzisiaj przeliczane jest po gorszym kursie niż to miało miejsce za trzy kwartały poprzedniego roku. Gdybyśmy patrzyli na ujęcie w kursach stałych, to zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku z działalności operacyjnej na IFRS byłyby wzrosty. Ta pierwsza linia to byłoby ponad 6%, a ta druga w okolicach 1%. Istotne jest to, że udaje nam się utrzymać rentowność tej EBITDY na IFRS i jesteśmy blisko utrzymania rentowności zysku z działalności operacyjnej. No, IFRS to jest szczególnie dla nas ważne. Widzimy, że dynamika kosztów delikatnie spadła versus to, co oglądaliśmy w poprzednich kwartałach. No i duży nacisk, to o czym mówiliśmy, na indeksowanie przychodów położyliśmy, w związku z tym te nożyce wydają się zacieśniać i to
to jest gdzieś tam, to uważam jest powód do zadowolenia. Trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście nasze wyniki w 2022 roku były istotnie, na nie miał istotny wpływ różne zdarzenia jednorazowe. Tutaj widać w tej linii M&A zdarzenie jednorazowe, że to jest wpływ 141 milionów dodatni wpływ, natomiast analogiczny okres tego roku to jest minus prawie 11 milionów. W związku z tym to należy brać pod uwagę. I myślę, że warto o tym pamiętać także, patrząc na zysk netto, tutaj już ten wpływ zdarzeń jednorazowych jest istotnie mniejszy i taka delta dla tych dwóch okresów to są okolice minus 8 milionów. To, co dzieje się poniżej zysku operacyjnego, to myślę, że warte zauważenia stabilny wynik na odsetkach. Tutaj mimo tego, że w niektórych miejscach grupy, w tym teraz w segmencie Asseco Poland mamy zadłużenie, to jest ono równoważone tym, że nadwyżki środków pieniężnych są lokowane i w związku z tym ten wynik na odsetkach jest mocno porównywalny. Podobnie wpływ ten, który pochodzi z grupy Asseco Southeastern Europe, z Turcji, wpływ hiperinflacji na bardzo podobnym poziomie. Efektywna stawka podatkowa jest niższa w trzech kwartałach tego roku w porównaniu do poprzedniego okresu i to jest głównie efekt rozliczenia ulg podatkowych. Trzeba pamiętać o tym, że podatki liczymy, powiedziałabym, w takim przybliżeniu bardziej cashowym, gotówkowym, w związku z tym dopiero w momencie, kiedy następują fakturowania w różnych projektach, możemy rozliczyć pewne ulgi podatkowe i to jest po prostu taki naturalny efekt i on pochodzi głównie z segmentu Asseco Poland, jednostki dominującej. No i tak jak już Marek powiedział, zysk netto 344 miliony, właśnie będące ten spadek 8% będący efektem już na samym dole tych transakcji jednorazowych, czyli efekt tak zwanej bazy i kursów walut. Natomiast jak patrzymy na nasz biznes tak organicznie, to widzimy, że te wyniki są stabilne, jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w poszczególnych spółkach, to myślę, że 2023 rok to będzie rok, który do bardzo udanych zaliczy Asseco Poland, jednostka dominująca. Tutaj mamy istotną poprawę zysku operacyjnego na IFRS, głównie za sprawą segmentu bankowości i finansów, sektora ochrony zdrowia i segmentu przedsiębiorstw. Troszkę gorsze wyniki rok do roku w tym segmencie administracji publicznej, instytucji centralnych. Bardzo dobre wyniki Asseco Data Systems. Natomiast warte zauważenia, jak Państwo analizują sam segment Asseco Poland, jest to, że ten zysk operacyjny non-IFRS, który w poprzednim okresie wynosił ponad 34 miliony, a w tym okresie niespełna 14, on jest również obciążony tutaj jednorazową transakcją z samego kwartału trzeciego, tam jest ponad 13 milionów w ubiegłym roku zaksięgowanego wyniku na sprzedaży nieruchomości, więc to należałoby z tego wyniku zdjąć. I tutaj nie ukrywamy, że gorsze wyniki rok do roku mają dwie mniejsze spółki w Polsce, w związku z tym ten wynik operacyjny jest po prostu gorszy w tych dwóch mniejszych podmiotach. Jeśli chodzi o segment Formula Systems, to myślę, że gdyby nie wojna, Matrix IT zanotowałbym w swojej walucie raportowej, czyli w szeklu, rekordowy rok. Po tych trzech kwartałach wpływ wojny jest jeszcze niewidoczny z dokładnością do, powiedzmy, pewnej ostrożności przy dokonywaniu szacunków i odpisów na należności, którą w naturalny sposób zastosował finansowy Matrixa, szacując te odpisy na należności w troszkę większej skali. Natomiast rzeczywiście Matrix to będzie spółka, która najbardziej będzie dotknięta tym efektem wybuchu wojny. Od 7 października w sumie z
całego segmentu Formula Systems, z tych 13 tysięcy osób, które mamy tam zatrudnione, no właśnie tam, w Izraelu. Tam, tak, w Izraelu dokładnie tysiąc osób zostało zaciągniętych do wojska, z czego 700 to są ludzie z samego Matrix IT, a w około 600 osób to są osoby, które sprzedawały swój czas na zasadzie time and materials, czyli to będzie pewna naturalna wyrwa w przychodach tej spółki w czwartym kwartale. Za osoby, które są zaciągnięte do wojska, rząd izraelski rekompensuje koszty, natomiast ta rekompensata wynosi tam w okolicach 70%. W związku z tym ten ubytek, który nastąpi w wynikach Matrix IT w czwartym kwartale, myślę, że będzie sumą tej utraconej marży na odsprzedaży swojego czasu i tych 30% braku rekompensaty tych kosztów. Natomiast ten efekt będzie pomniejszony przez jednorazowe projekty, które w związku z tą sytuacją też zostały zakontraktowane w naszych spółkach, głównie przez Ministerstwo Obrony, ale też przez Ministerstwo Edukacji. Natomiast te projekty, myślę, że nie zasypią całej tej luki. Relatywnie gorsze wyniki po trzech kwartałach zanotował Magic. Tu rzeczywiście, tak jak Marek wspomniał, spółka puściła korektę swoich szacunków co do przychodów. To jest efekt troszkę gorszej sytuacji makroekonomicznej w Stanach Zjednoczonych. Ona się przełożyła na taki gorszy wynik spółek, które zajmują się body leasingiem w Stanach Zjednoczonych. Tam nastąpiła pewna restrukturyzacja. Ona miała wpływ głównie na przychody, bo na wynik spółki już przełożyła się w minimalnym stopniu, bo ta działalność po prostu jest relatywnie mało rentowna. Natomiast na Magic też jakiś wpływ wojny, myślę, że będzie. Z kolei Sapiens, który ma w tym roku bardzo dobre wyniki finansowe i zarówno w Europie, która już poprzedni rok miała bardzo dobry, jak i teraz w Stanach odbudowuje swój biznes, ma bardzo dobry backlog, kilkunastu nowych accountów, nowych klientów, mówiąc po polsku, zdobytych w tym roku, podpisanych. W związku z tym te perspektywy dla tej spółki są bardzo dobre i myślę, że ta spółka relatywnie najmniej zostanie dotknięta właśnie wpływem wojny, no dlatego, że naturalnie 90% jej działalności jest poza Izraelem. Jeśli chodzi o segment Asseco International, to tu właściwie mamy jedyne miejsce, które tak biznesowo, operacyjnie ma gorsze wyniki rok do roku, i to jest grupa AC. Trzeba pamiętać, że do grupy AC konsolidujemy spółki Asseco Solutions, czyli nasze spółki ERP-owe. Ta subgrupa ma spektakularnie dobre wyniki w tym roku i w pewnym sensie rekompensuje to, co z kolei dzieje się z wynikami AC na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech. Tam ze względu na sytuację polityczną po prostu musieliśmy poksięgować pewne straty na projektach dla publika. No jest naturalna taka inercja związana z zamówieniami publicznymi, z pewną decyzyjnością klientów, określeniem zakresu projektów. W związku z tym tam jest takie, powiedziałabym, ponosimy konsekwencje naturalnego ryzyka biznesowego, które spółki IT ponoszą, działając w sektorze publicznym. Natomiast z drugiej strony patrząc, myślę, że to jest takie miejsce, które powinno się odbudować w przyszłym, w kolejnych latach i w związku z tym, jak patrzymy na to, gdzie tak naprawdę mamy pewne rezerwy, to jest właśnie dokładnie ta geografia. Marek wspominał o tym, że bardzo dobre wyniki po trzech kwartałach ma Asseco South Eastern Europe, tam głównie bankowość i ten segment Dedicated Solutions. Natomiast stabilne wyniki w tym segmencie płatności. Na rynku zachodnioeuropejskim widzimy dość duży spadek w przychodach, natomiast to jest efekt
efekt dwóch czynników. Po pierwsze sprzedaż Danii, tych spółek duńskich, które kontrybuowały do przychodów w tej linijce w okolicach 140 milionów złotych, powiedzmy, w zeszłym roku. Na całym roku to będzie 160-170 milionów do zdjęcia z samej tej sprzedaży tych spółek. I drugi czynnik to są gorsze wyniki sprzedażowe spółki Valorista. To jest spółka nasza konsolidowana przez Asseco Spain. Tam po prostu obrót infrastrukturą dużo słabszy niż w porównywalnym okresie. Natomiast jak Państwo widzą, to się nie przekłada zupełnie na zysk operacyjny zaksięgowany w tym segmencie, czyli poprawia się rentowność. Tu od razu wydaje mi się, że było takie pytanie o ten segment Asseco International, to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego ta rentowność się poprawia mimo właśnie spadku przychodów. To jest właśnie kwestia tego rynku zachodnioeuropejskiego głównie. I teraz bardzo dobrą wiadomością jest to, że po pierwsze mamy fantastyczną cashowość, moim zdaniem samo Q3 to są spektakularne efekty, jeśli chodzi o cashowanie naszego EBITu. I to jest tak, jak Państwu mówiliśmy, jak uprzedzaliśmy, że żeby być cierpliwym a propos naszej cashowości, że tu nie dzieje się nic złego, po dwóch kwartałach tego roku ta cashowość była troszkę gorsza, natomiast to jest naturalny cykl życia projektów, głównie publicznych, że dopiero na ich koniec następuje fakturowanie i cashowanie należności. I ten efekt miał miejsce w Q3, on w jakiejś mierze będzie miał też miejsce w Q4, a właściwie myślę, że jeszcze bardziej w Q1 kolejnego roku. W Q4 myślę, że zejdziemy w znacznej mierze z tych należności, z wyceny, wyfakturujemy należności, natomiast one w cashu objawią się jeszcze istotnie w kwartale pierwszym następnego roku. Ta cashowość, którą my sobie zakładamy i celujemy, że taki benchmark to powinno być między 80% a 120%, no to na poziomie grupy 94% za ostatnie 4 kwartały. Bardzo dobre wyniki w formuli. Tutaj specyficznie Matrix, który też miał dość, powiedziałabym, wolatylną tą cashowość po dwóch kwartałach poprzedniego roku. Asseco International 93%, no i bardzo się odbudowała ta cashowość właśnie w Asseco Poland, czyli to są głównie faktury do dużych klientów w publiku, z których wpłynęła do spółki gotówka. I jak popatrzymy na obrazek bilansowy, jeśli chodzi o sytuację płynnościową, to my nieustannie twierdzimy, że ta sytuacja jest mocno stabilna, choć oczywiście należy odnotować, że w segmencie Asseco Poland pojawił się dług w związku z buybackiem i właściwie mamy dwa miejsca, w których na dzisiaj mamy dług netto. Natomiast sytuacja w kontekście patrzenia na realizację zobowiązań czy na wskaźniki finansowe typu dług do EBITDA, no to my jesteśmy w okolicach, w segmentach właściwie wszystkich, w okolicach poniżej czy blisko jedynki, bardzo bezpiecznie, ciągle z rezerwami, także tutaj nie ma się o co obawiać. No i na koniec zahaczyłam temat długu. Dług był wzięty po to, żeby skupić akcje własne. Ta transakcja została przeprowadzona. Skupiliśmy za 1,180 mld, prawie 5 milionów akcji własnych. Pociągnęliśmy 900, prawie 50 milionów długu. Ten dług jest niezabezpieczony na tych akcjach, w związku z tym mamy pełną swobodę dyspozycji tymi akcjami. Na dzisiaj po tej transakcji największym akcjonariuszem Asseco Poland jest samo Asseco Poland. Mamy 17,8% akcji w swoim portfelu. Po transakcjach, których w międzyczasie dokonał zarówno Allianz, jak i nasz prezes, który dokupował akcje, struktura akcjonariusza wygląda tak jak po prawej stronie slajdu, czyli drugim największym akcjonariuszem jest Cyfrowy Polsat, następnie Allianz OFE i Adam Góral. Myślę, że to tyle, bo mamy chyba całkiem dużo pytań. Tak, przejdziemy w tej chwili do pytań i odpowiedzi na te pytania, także bardzo dziękujemy. Jeszcze można podsyłać, natomiast będziemy się starać teraz odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Państwo do nas wysłali. Zaczynamy od pierwszego pytania. Jaki wpływ na Wasz biznes ma wojna w Izraelu? Myślę, że widząc to pytanie,
staraliśmy się odpowiedzieć. Nie wiem, czy mamy coś jeszcze do dodania? Jeżeli może by było coś konkretniejszego do tego, co już i Marek powiedział, i Karolina, to prosimy podesłać, ale wydaje mi się, że też to było już dobrze zaadresowane. Kolejne pytanie, co wpłynęło negatywnie na marże operacyjne w segmencie Asseco Poland? To tak jak powiedziałam, jak patrzymy rok do roku, ja wrócę do tego slajdu tutaj, no to na pewno efekt one-offa z Q3 2022 do zdjęcia te 13 z małym haczykiem milionów złotych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, gorszy performance tych dwóch małych spółek, tak naprawdę na poziomie operacyjnym Daliamatic i Komcert, to są takie spółki, które kontrybuowały nam w tym roku stratę i to jest delta, powiedzmy, ponad 10 milionów złotych z tych dwóch podmiotów. No i trzecia rzecz, jest troszkę gorsza rentowność operacyjna samej spółki matki, ale to jest poziom, powiedziałabym, kosmetyczny i on wynika z tego, że skończyliśmy realizować dla naszego największego klienta pewne kontrakty, które były podpisane jeszcze w zeszłym roku i po prostu mamy nowe tematy, bardziej taki business as usual i ta rentowność po prostu wróciła do, powiedziałabym, naturalnych poziomów. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, to już częściowo też było odpowiedziane na to, dlaczego przychody w segmencie Asseco International były stosunkowo słabe, tylko przez kursy wymiany walut, podczas gdy marża EBIT mocno się poprawiła. Karolina już to zaadresowała. Turysta, dokładnie. To przejdziemy do kolejnego pytania. Mówiąc o potencjalnej sprzedaży pakietu akcji pozyskanych przez spółkę w ostatnim skupie akcji, jaka łączna cena sprzedaży byłaby dla Państwa satysfakcjonująca? Wydaje się, że tak. Naturalną odpowiedzią jest minimum, po którym byśmy chcieli sprzedać te akcje, to jest kwota, po której to kupiliśmy. Z mojego punktu widzenia oczywiście musimy patrzeć na to, że ponosimy jakieś koszty, pieniądze w czasie, koszty zadłużenia, więc będziemy się starali oczywiście te ceny maksymalizować. Powiedzieliśmy na konferencji prasowej, nasz prezes powiedział o tym, że przygotowujemy się do pewnie większej transakcji w tym zakresie i będziemy współpracować z bankami inwestycyjnymi, natomiast tutaj tak postaramy się ustawić te współprace, żeby wszystkie strony były zainteresowane maksymalizacją ceny i właściwie operować tylko success fee. Natomiast oczywiście no, wiedzą Państwo pewnie nawet lepiej niż my, jak funkcjonują rynki kapitałowe i na ile rzeczy spółka ma wpływ, a ile rzeczy wynika z tego, co się dzieje w otoczeniu makro i jaki jest akurat moment i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, my nie mamy dzisiaj presji, żeby te akcje sprzedać. Myślę, że mamy czas na to, żeby się dobrze przygotować do tej transakcji i zrobić to tak, żeby nasi akcjonariusze byli zadowoleni. Kolejne pytanie. Czy zakładając sukces negocjacji z inwestorami i sprzedaż skupionych akcji, czy rozważalibyście Państwo powtórzenie tego cyklu, to jest po przeprowadzeniu buybacku w celu jego następnego odsprzedania? Myślę, że musimy najpierw skończyć jeden cykl, żeby myśleć o drugim. Na dzisiaj nie ma takich planów. Tak, przypomnijmy, przede wszystkim zależało nam na poprawieniu płynności akcji i to jest dla nas jakby główny cel, w związku z tym musimy się zbliżyć do tego celu i to jest dla nas na najważniejsze w najbliższym czasie. Kolejne pytanie, jakie prognozy wynikowe mają Państwo na czwarty kwartał i początek następnego roku ze względu na wojnę w Izraelu? To już troszkę też na to pytanie odpowiedzieliśmy. No, Izrael no, planuje na pewno ostrożniej z uwagi na to, o czym mówiła Karolina, czyli ten 1000 osób, których osób czas nie będzie sprzedawany, plus te jakby korekta prognoz już pokazana przez Magica, no to pokazuje pewną ostrożność. No tam oczywiście minął miesiąc, czy ponad miesiąc już od początku tej wojny. Rozmawiamy oczywiście bardzo często z naszymi kolegami z Izraela. Tam biznesowo no, starają się jakby
nie myśleć o wojnie, no ale to wcale nie jest takie oczywiste. No praktycznie każdy jest dotknięty tym, że ktoś, czy znajomy, czy ktoś z rodziny gdzieś tam w armii służy i łatwo oczywiście nam z daleka mówić, że trzeba się koncentrować na biznesie. Wiadomo, że myśli uciekają gdzie indziej. Natomiast Karolina też mówiła, że no wojna, jak to wojna, też przyniosła dodatkowe projekty dla naszych spółek, tych szczególnie, które współpracują z Ministerstwem Obrony. To jest Matrix, to jest TSG, więc tu jakiś tam biznes będzie generowany dodatkowo. Natomiast no nie cieszymy się wcale z tego i raczej z ostrożnością patrzymy na czwarty kwartał, a pewnie i na kolejne. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy po bardzo dobrym roku 2023 planujecie Państwo jakiekolwiek akwizycje? Czy Rada Spółki będzie rekomendować wypłatę dywidendy i czy można oczekiwać, że będzie ona wyższa niż w roku ubiegłym? Tu trochę trudno odpowiadać też za jaka będzie rekomendacja Rady, natomiast co do samej polityki dotyczących dywidendy, to powtarzaliśmy, że polityki nie zmienialiśmy i że nadal mamy plany wypłacanie tej dywidendy i jaka będzie to kwota, to oczywiście będzie potwierdzone w momencie, kiedy będzie nad tym decyzja. Natomiast czy będzie ona wyższa niż w zeszłym roku, no to zawsze ta dywidenda była uzależniona od wyników i na podstawie wyników i bieżącej sytuacji ta decyzja była podejmowana. W związku z tym zostawmy tą decyzję jeszcze do tego czasu, kiedy rok będzie zakończony i będziemy mogli o tym coś więcej powiedzieć. Natomiast podkreślamy to, co już było zawsze powiedziane, że zmiany polityki dywidendowej nie robiliśmy. To jest druga część pytania, natomiast pierwsza część pytania dotyczyła akwizycji. I no my też sygnalizowaliśmy przy okazji projektu skupu akcji własnych, że pomimo zaciągnięcia długu na ten cel mamy środki przeznaczone na akwizycje i absolutnie zarówno w segmencie Asseco Poland, jak i w innych segmentach cały czas jakby ta maszyna poszukująca nowych, ciekawych spółek, które mogłyby do nas dołączyć, funkcjonuje. Natomiast no widzicie Państwo, że faktycznie jest to proces troszeczkę wolniejszy. Też może staliśmy się troszkę bardziej, brzydko mówiąc, wybredni czy selektywni i poszukujemy naprawdę spółek, które do nas dobrze pasują. Myślę, że z uwagi na wojnę trochę te procesy akwizycyjne w Izraelu zostaną gdzieś tam odłożone na dalszy plan. No w Polsce jesteśmy w tej chwili w rozmowach z kilkoma spółkami. Nie potrafię powiedzieć, jak te rozmowy się zakończą, bo mieliśmy ostatnio kilka różnych takich tematów, które wydawały się obiecujące, a jednak nic z nich nie wyszło. Więc no cały czas poszukujemy, ale troszeczkę jesteśmy ostrożniejsi i bardziej wybredni, tak to nazwijmy. Kolejne pytanie mam z bardzo ulubionego obszaru Marka, ale w innym... Sport również, ale troszeczkę w innym ujęciu. Czy mają Państwo jakieś estymacje dotyczące potencjalnych oszczędności, które można wygenerować dzięki wsparciu pracy programistów narzędziami AI? Jakiej skali wpływ mają narzędzia AI na efektywność programistów? No to cieszę się, że do mnie skierowałeś to pytanie. No my rzeczywiście, no to jest temat, jak Państwo dobrze wiecie, bardzo w tej chwili modny. To jest temat, o którym się wiele mówimy. Zrobiliśmy ostatnio taki przegląd tego, czym zajmujemy się w całej grupie, jeśli chodzi o tematykę artificial intelligence, i rzeczywiście tego jest sporo. I to jest nie tylko to, o czym to pytanie, do czego to pytanie referuje, czyli do wykorzystania sztucznej inteligencji do produkcji software'u, bo oczywiście to też robimy, tylko chyba nam jest w tej chwili jeszcze ciężko skwantyfikować oszczędności, które z tego powodu mamy. My w tej chwili jakby temat, można powiedzieć, rozpoczęliśmy w wielu miejscach w naszej grupie, mamy pierwsze efekty tego, używamy sztucznej inteligencji do testowania, do jakby przeglądu kodów, są też miejsca, gdzie próbujemy nawet wykorzystywać to do samego tworzenia kodu. Natomiast to są na razie początki, mocno się temu przyglądamy i na pewno będziemy z tego w taki czy inny sposób korzystać i pewnie przyjdzie moment, że będziemy mogli nawet skwantyfikować oszczędności, które z tego wynikają. Natomiast no, tą sztuczną inteligencję wykorzystujemy też do innych celów, głównie do jakby wzbogacenia funkcjonalności naszych rozwiązań, które dostarczamy do klientów, właśnie o elementy sztucznej inteligencji, po to, żeby jakby
je uatrakcyjnić i pomóc klientom lepiej funkcjonować na rynku. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Liczba ofert dla programistów na portalach online w Polsce spadła w ostatnich miesiącach 30-40% rok do roku. Czy widzą Państwo mniejszą presję na wynagrodzenia w Polsce? Czy łatwiej jest znaleźć nowych pracowników? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi tak, łatwiej, co nie oznacza łatwo. I presja zmalała, co nie oznacza też, że jej nie ma. Jak Państwo spojrzą na takie nominalne wartości w naszym sprawozdaniu, to rzeczywiście można mieć wrażenie, że ta dynamika, jeśli chodzi o koszty pracy, mocno wyhamowała. Włącznie z tym, że w kursach zmiennych średnie wynagrodzenie na pracownika spadło, natomiast to jest jakiś rodzaj jednak ułudy, w tym sensie, że jeżeli patrzymy na przychody w kosztach stałych, to i w kursach stałych, to i na koszty, tak należy spojrzeć i wtedy ten obrazek jest troszkę inny. Jeśli chodzi o koszty pracy, to one ciągle nam rosną, natomiast ten wzrost jest rzeczywiście mniej dynamiczny, to jest okolice 8% okres do okresu, natomiast jak popatrzymy na średnie wynagrodzenie, to jest 5% okres do okresu, czyli powiedziałabym, że dynamika już zupełnie kontrolowalna. Natomiast ona jest bardzo różna w różnych segmentach i rzeczywiście ciągle najwyższa w segmencie polskim. Tutaj mamy średnie wynagrodzenie wzrosło nam okres do okresu o 12%, podczas gdy odpowiednie wskaźniki w ASECO International i w formuli to już jest 3,6%. Tak więc ciągle wydaje się, że rynek pracy w Polsce jest średnio trudniejszy niż w pozostałych geografiach, na których działamy. Natomiast ten trend jest, powiedziałabym, pozytywny dla pracodawców, co nie zmienia faktu, że wydaje się, że pozostajemy taką geografią, z której ciągle korzystają spółki zagraniczne, w tym amerykańskie, żeby specjalistów IT pozyskiwać. A jeżeli chodzi o wypełnianie wakatów, czy te procesy rekrutacyjne, to co słyszymy z HR-ów, to jest to, że rzeczywiście stosunkowo łatwiej jest nam te wakaty zapełnić. I już pamiętam, że ten trend już był widoczny pod koniec ubiegłego roku i przy budżetowaniu. Mieliśmy pierwszy raz taki moment przy budżetowaniu ubiegłego roku, że rzeczywiście biznesy nam mówiły, tak, wreszcie mamy tych ludzi, których potrzebujemy do projektów, zrekrutowaliśmy odpowiednie osoby, podczas gdy jeszcze 2 lata temu właściwie budżetowaliśmy wakaty z takim, powiedziałabym, z taką dużą niepewnością, czy w ogóle będziemy w stanie kogoś na te wakaty znaleźć. Tak? Także sytuacja się znacząco zmieniła. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jak oceniacie Państwo współpracę z niemieckim Adesso? Czy widzicie szansę, że zostanie w 2024 podpisana pierwsza umowa z niemieckim klientem bankowym? Marek. No, oczywiście bardzo byśmy chcieli. Mówię tutaj o tej umowie, natomiast to nie jest wcale takie proste. Te tematy sprzedażowe tam trwają. No, było pewne zawirowanie związane, może to nie jest to jakieś negatywne słowo, ale związane ze zmianą też osoby odpowiedzialnej za sektor finansowy w samym Adesso. Wrócił człowiek, który wcześniej tam pracował, na 2 lata odszedł gdzie indziej, w tej chwili jest z powrotem i wydaje się, że to jest bardzo taka ciekawa i obiecująca osoba. Zresztą widać, bo mieliśmy już pierwsze spotkania po powrocie tej osoby i myślę, że jakieś takie nowe rozdanie tutaj nastąpi i przyspieszenie pewnych procesów. W dalszym ciągu wierzymy w ten rynek, w dalszym ciągu nie ustajemy w pracach nad pozyskaniem pierwszego klienta i mam nadzieję, że wreszcie przyjdziemy z dobrymi tutaj newsami. Dziękuję. Kolejne. Chciałem zapytać o plan dotyczący spłaty długu zaciągniętego pod buyback. Czy należy się spodziewać regularnej spłaty rat, czy utrzymania poziomu tego zadłużenia? Jak spółka zamierza uwzględniać płatności rat kredytu przy podejmowaniu decyzji o dywidendzie? Ile czasu dają sobie Państwo na sprzedaż akcji kupionych w ramach buybacku? W przypadku braku ich odsprzedania przy założonych parametrach, kiedy spółka może podjąć decyzję o umorzeniu tych akcji?
To tak, jeśli chodzi o dług. Rzeczywiście saldo zadłużenia dzisiaj to jest 940 milionów złotych. My spłacamy ten dług w takim wymiarze, że połowę tego długu spłacamy regularnie co miesiąc i taki jest plan, żeby to robić, a drugą połowę to jest tak zwany bullet payment na koniec okresu kredytowania, czyli po 5 latach. I teraz co miesiąc spłacamy rzeczywiście oczywiście kapitał i odsetki. Jak sobie popatrzymy na takie zanualizowane ujęcie, powiedzmy na przyszły rok, to należy założyć, że zgodnie z planem spłacimy około 100 milionów rat kapitałowych i w okolicach 60 milionów to będzie koszt odsetkowy. I taki jest plan, żeby z tego zadłużenia systematycznie schodzić i naturalnie, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek transakcji, to wydaje się, że będziemy chcieli ograniczać te koszty odsetkowe, koszty zaangażowania kapitału, w związku z czym nie przewidujemy, my jesteśmy spółką, która dość konserwatywnie patrzy na zarządzanie cash flowem i wydaje się, że to nie jest taki poziom zadłużenia, z którym my byśmy chcieli na przykład docelowo zostać. Nie ma takiej decyzji. Raczej byśmy chcieli ten dług po prostu obsłużyć. Ja nie mówię, że tam do samego zera, tak? Natomiast tutaj to oczywiście będzie zależało od bardzo wielu warunków, natomiast raczej plan bazowy jest taki, żeby ten dług po prostu na bieżąco obsługiwać w takim schemacie, jak powiedziałam. Przy szacowaniu obsługi tego długu braliśmy pod uwagę oczywiście racjonalnie podejmując te decyzje i przedstawiając prognozy do banku, braliśmy pod uwagę, że będziemy płacić dywidendy. Tak jak Artur powiedział, to ta dywidenda też będzie zależała od tego, jak będzie wyglądał nasz wynik finansowy i cash flow, natomiast jakiś poziom dywidendy zakładaliśmy i tak jesteśmy umówieni z bankiem. W sprawozdaniu finansowym zostały ujawnione też kowenanty. Ja przypomnę, że ten dług został zaciągnięty bez żadnych zabezpieczeń, czyli mamy swobodę dyspozycji tymi akcjami, w tym dyspozycja dla zarządu, jeśli chodzi o uchwałę NWZ, jest taka, że zarząd może zdecydować o odsprzedaży, ale może też zdecydować o umorzeniu. Na dzisiaj wydaje się, że umorzenie, biorąc pod uwagę sytuację, nie jest bazowym scenariuszem, tak bym to powiedziała, natomiast nie można tego wykluczyć. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj podać sobie coś wewnętrznie, zakładamy, ale nie chciałabym o tym mówić, jakimś tam okresie czasu na sprzedaż tych akcji, bo nam chodzi o to, żeby zrealizować dobrą transakcję, a nie żeby zrealizować tę transakcję, nie wiem, w 6 miesięcy, czy 12 miesięcy, czy 24 miesiące. Tutaj będziemy w dużej mierze oglądali po prostu to, co się dzieje, czekali na jakiś dobry moment, lepszy sentyment dla naszego rynku, dla naszej geografii i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dużo pokażą nam jakieś tam pierwsze non-deal roadshowy, które zrobimy i będziemy wtedy mogli troszkę więcej powiedzieć. Natomiast wydaje się, że my na dzisiaj nie mamy takiej presji czasowej, o której Państwo by musieli wiedzieć, którą należałoby zakładać. I tak jak powiedziałam, chodzi nam o dobrą transakcję, a nie o transakcję szybką. Aczkolwiek jak się uda i dobra i szybko, to będziemy bardzo zadowoleni. To było rozbudowane pytanie, nie wiem, czy odpowiedziałam na wszystkie fragmenty. Chyba już tak, bo tam jeszcze kolejne mamy dwa pytania, które dotyczą podobnej rzeczy. Czy spółka dopuszcza możliwość sprzedaży akcji z buybacku poniżej ceny zakupu plus koszty? I drugie pytanie, jeśli w procesie sprzedaży akcji własnych pojawią się oferty na przykład na 78 zł za akcję, to pokażecie informacje o takich ofertach waszym innym akcjonariuszom mniejszościowym? Trochę nie rozumiem jakby tego pytania, ale może odpowiedzmy pierwszy na to pytanie dotyczące, czy spółka dopuszcza możliwość sprzedaży akcji z buybacku poniżej ceny zakupu plus koszty.
My to powtarzaliśmy już kilka razy, że planujemy i takie nasze są założenia, żeby te akcje sprzedawać minimum po cenie zakupu, plus to, co dodała Karolina, uwzględniając koszty finansowania. Także w tej chwili nie rozważamy, że tak powiem, innej możliwości. Mamy zawsze, że tak powiem, plan B związany z ich umorzeniem. Także to na razie jakby nie dyskutujemy. Natomiast co o informacjach, znaczy po prostu jeżeli ktoś by przychodził do nas z ofertami poniżej tej ceny, na razie ich kompletnie nie rozpatrujemy. Może jeszcze dodajmy do tego, że oprócz tych działań, które planujemy zintensyfikować, działania związane ze sprzedażą, to my zwiększyliśmy ilość spotkań z inwestorami i o tyle jest to, mamy taki pozytywny feedback, że po pierwsze więcej inwestorów interesuje się tym, czym się zajmuje Asseco i wchodzi głębiej w tematy związane z produkcją oprogramowania, z porównywaniem nas do peersów w Europie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że również zwiększyło się po pierwsze zainteresowanie spotkaniami i w ogóle zainteresowanie rynkiem polskim i dlatego wierzymy, że sytuacja, którą mamy przed nami kilka miesięcy, to jest taki moment, kiedy dotrzemy z informacją i odświeżymy w ogóle nasze spotkania z inwestorami, z którymi przez jakiś czas nie było kontaktu, nawet ze względu, nawet nie chodzi o nasze, tylko nawet ich mniejszym zainteresowaniem rynku polskiego i widzimy, że to wraca na takie większe zainteresowanie. I kolejne pytanie, jak wygląda backlog na 2024 rok? Powiedziałabym tak. Na dzisiaj my jesteśmy dopiero w procesie budżetowania i zbierania tego backlogu. Tą informacją będziemy się mogli podzielić z Państwem przy wynikach rocznych. Wolałabym tego dziś nie komentować z prostego powodu, że jesteśmy w procesie zbierania tych danych. Tak, ale możemy też powiedzieć, że jak popatrzyliśmy się na takie powtarzalność naszych wyników, bo też o to jesteśmy bardzo często pytani, to ta powtarzalność jest dosyć duża ze względu na prowadzony sposób naszych projektów i kontraktowania i zwykle wchodząc w nowy rok ten backlog jest na poziomie tak od 60 do 80% w zależności od obszarów. Także im będziemy bliżej tego terminu i będziemy przy wynikach, na pewno za cały rok podamy aktualny backlog na kolejny. Kolejne pytanie, czy obawiacie się tymczasowego wstrzymania kontraktacji w publiku, mając na uwadze ostatnie zmiany polityczne? Czy może mieć to istotny wpływ na wyniki 2024 roku? To ja może tutaj skomentuję, bo odpowiadałem również na to pytanie dla dziennikarzy. Zawsze mamy taką sytuację we wszystkich krajach, w których działamy, że zmiany rządów, zmiany polityczne wpływają na pewne zatrzymanie, w szczególności nowych projektów. Te, które trwają, najczęściej one są realizowane, natomiast często wstrzymywane jest podejmowanie decyzji o nowych projektach albo może samego uruchomienia projektu i to różnie bywa, bo czasami jest to dłużej, czasami jest to krócej, w zależności od tego, jakie to są zmiany, jak głęboko i jak to jest. Natomiast patrząc się już, nie komentując jakby sytuacji politycznej, to co widzimy i to co w tej chwili odczuwamy pod względem nawet zainteresowania, to jest KPO, czyli to jest napływ dodatkowych środków, możliwość napływu dodatkowych środków, na które czeka Polska z Unii Europejskiej i to jest dla nas i dla całego sektora istotna informacja, na którą czekamy i my, i branża, dlatego że ogromna część tych środków będzie przeznaczona na innowacje i na inwestycje w nowe technologie. W związku z tym skorzysta i branża, i na pewno my, obsługując i sektor administracji centralnej i lokalnej. W związku z tym wierzymy, że jeżeli to zostanie uruchomione, to na pewno będzie miało to też pozytywny wpływ na naszą grupę. Okej, kolejne pytanie. Jeśli w procesie, jak wygląda, nie, przepraszam, czy umowa z bankiem odnośnie długu na buyback przewiduje maksymalny poziom DPS? Nie przewiduje na wprost, nie ma covenantu na dividend per share. Gdyby tak było, poinformowalibyśmy o tym w
sprawozdaniu finansowym. Natomiast poziom dywidendy może wpłynąć na poziom net cashu w sposób oczywisty. W związku z tym umowa przewiduje, że gdyby wartość zadeklarowanej dywidendy, która się przekłada na zobowiązanie finansowe, spowodowała, że zostanie przekroczony wskaźnik pokrycia długiem czy dług do EBITDA, to wówczas bank ma prawo do tego, żeby wyrazić lub nie zgodę na wypłatę takiej dywidendy, ale tu rozmawiamy o wskaźnikach, które na dzisiaj w ogóle są poza, powiedziałabym, tym, co my przewidujemy, że wydarzy się w naszych liczbach, bo te zapisy się uruchamiają dopiero powyżej, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę potwierdzić te informacje, trzech, jeżeli ten wskaźnik dług do EBITDA przekroczy 3, no a my dzisiaj jesteśmy w okolicach jedynki, więc tak naprawdę taki, powiedziałabym, standardowy czy zakładany przez nas, czy zgodny z polityką poziom dywidendy, no w ogóle nie powinien uruchomić tego tematu. Natomiast my będziemy na bieżąco informować o tym w sprawozdaniach okresowych, ile wynoszą te wskaźniki, na których są kowenanty, tak żeby Państwo mieli tutaj pełną jasność co do tego, jak wygląda nasze wykonanie zobowiązań z tytułu umowy kredytowej. Kolejne pytanie, trochę już odpowiadaliśmy na to, ale może doprecyzowanie. Chciałbym prosić o doprecyzowanie planów dotyczących spłaty zadłużenia po ewentualnej sprzedaży akcji własnych. Jaką część z obecnego zadłużenia 940 milionów spółka chciałaby nadpłacić wcześniej? To oczywiście zależy od wielu rzeczy, w związku z tym ja nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie, bo to zależy od tego, jak będzie, po pierwsze tak, te 940 milionów to powiedzmy będzie jakiś tam stan zadłużenia na to jest obecny stan, tak? W związku z czym my będziemy spłacając co miesiąc naturalnie schodzić z tego zadłużenia, powiedzmy, że nie wiem, transakcja będzie miała miejsce za rok, tak? No to już rozmawiamy o innym poziomie. Natomiast no, trudno przewidzieć, jakie będą na przykład nasze potrzeby akwizycyjne w tym momencie, tak? W związku z czym ja bym powiedziała tak, bazowy scenariusz zakłada spłatę istotnej części tego zadłużenia, jeśli nawet nie całości. Natomiast nie chcę powiedzieć, że na pewno wszystkie środki przeznaczymy na spłatę długu, dlatego że tak jak powiedziałam, może się okazać, że nie wiem, będziemy mieć dużą akwizycję, czy zdecyduje walne coś innego na temat nie wiem, polityki dywidendowej i tak dalej, i tak dalej. No, mogą się wydarzyć szereg różnych rzeczy. W związku z czym no tutaj nie ma jakiegoś planu, powiedziałabym, bardzo precyzyjnego w tym zakresie. Kolejne pytanie. Jakiego wzrostu OPEX, głównie headcount, obecnie Państwo oczekują w 2024 roku? Tu się powtórzę, że co do 2024 roku będziemy mogli coś powiedzieć po przynajmniej przejrzeniu pierwszej fazy budżetowania w grupie, a to się jeszcze nie wydarzyło. W związku z tym jeszcze nie dysponujemy takimi danymi, żeby się móc nimi z Państwem podzielić. Pomijając ewentualny wzrost kosztów odsetkowych, jeśli nie udałoby się sprzedać akcji własnych, czy sądzicie, że w 2024 roku możecie poprawić wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej względem wyników w 2023? Czy w takim scenariuszu udałoby się bez odsetek wrócić do rekordowego wyniku z 2022 roku? Możemy? Odpowiedź brzmi, możemy. Nie no, oczywiście, że będziemy się bardzo starali. Tu znowu jakby nasz wynik będzie zależał od bardzo wielu rzeczy. Natomiast no tak jak komentowaliśmy te wyniki, wydaje się, że organicznie nie ma, czy jesteśmy pewni, że organicznie nie ma o co się martwić w zakresie naszych wyników. W związku z tym, gdyby założyć sytuację ceteris paribus, no to dołożymy wszelkich starań, żeby tak się stało. No, naszym celem jest poprawa wyników z roku na rok, nawet przy kosztach obsługi zadłużenia. Myślę, że też warto podkreślić, że prezentowaliśmy działalność naszej grupy i w wielu obszarach rozwijamy się i ten rozwój jest stabilny. Mamy całkiem fajne projekty przyszłościowe. Jest kilka obszarów, które
jeżeli uda się poprawić sytuację na przykład na Słowacji, czy jeżeli w Izraelu zakończy się ta wojna i wrócimy na normalny tor działania, to widzimy bardzo pozytywnie nasze operacje i patrzymy się tak w perspektywach na to, że mamy naprawdę fajne możliwości rozwoju, dokładając do tego jeszcze możliwość dodatkowych środków z Unii Europejskiej na KPO i w ogóle wzrost nakładów na cyfryzację, to dla nas ogromne są szanse i patrzymy się na pewno na kolejne kilka lat dosyć pozytywnie, ale oczywiście za każdym razem trzeba wziąć pod uwagę oczywiście specyfikę danego obszaru i specyfikę danego kraju, bo przez ostatnie kilka lat byliśmy co chwilę zaskakiwani jakimiś różnymi rzeczami. To była pandemia, to wojna, to wojna w Izraelu, ale nasze wyniki przy tym zawsze były na naprawdę dobrym poziomie i to widzimy, że jest szansa kontynuacji naszego rozwoju w przyszłości. Nie mamy więcej pytań, także bardzo dziękujemy Państwu za spędzenie z nami tego czasu i wysłuchanie naszej prezentacji. Dziękujemy za wszystkie pytania. Jeżeli pojawiłyby się jeszcze jakieś dodatkowe pytania po tej konferencji, czy byłyby jeszcze jakieś zapytania dotyczące innych obszarów, zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o nasz dział relacji inwestorskich, także zapraszamy do kontaktu i zapraszamy Państwa już dzisiaj na konferencję poświęconą wynikom za cały rok 2023. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.